przygotowania do świąt narodzin Chrystusa zaczynają się od środy popielcowej. Później najważniejszą rzeczą wielkanocną jest Niedziela Palmowa i tak naprawdę Wielkanoc zaczyna się już od Niedzieli Palmowej. I skąd się wzięła palma? Proszę Państwa, w dawnych czasach już w Popielec wstawiano do wazonów gałązki, aby pokryte liśćmi do Niedzieli Palmowej mogły być poświęcone właśnie podczas uroczystości Niedzieli Palmowej. W niektórych regionach Polski do tej pory ogłasza się nawet konkursy na najwyższą palmę, na najpiękniejszą palmę, a ten zwyczaj do tej pory jest bardzo kultywowany na Kujawach, proszę Państwa, i na Kurpiach. Swego czasu nawet w miejscowości Łyse członek naszej rodziny zwyciężył ogólnopolski konkurs, który zbudował palmę na wysokość jednego piętra. Była to przepiękna palma zakończona różnymi trawami na szczycie. I mam teraz prośbę, czy ktoś z Państwa chciałby opowiedzieć, jak u Państwa wyglądają święta wielkanocne, jakie są zwyczaje i co zostało przeniesione z dawnych czasów, z dzieciństwa, do Państwa teraz rodzinnego domu. No słucham, czy ktoś chciałby tu zabrać głos? Bo na pewno Państwo z dzieciństwa pamiętają takie tłuczenie jajek, walkę właśnie na jajka, czy spuszczanie pochylni jajka i kto kogo zbije, ten zwyciężał. Były to nagrody, które otrzymywało się w postaci pewnie cukierka, bo w tamtych czasach, w naszych czasach dziecinnych, słodycze były jednak na wagę złota. No i co, nie ma odważnego, żeby opowiedzieć? No nie. Ja powiem. Proszę Państwa, nie chcecie brać udziału w konkursie, który koleżanka proponuje, to może ja zaproponuję teraz zajączka. Z ciekawością będziemy czekać, co nam wielkanocny zajączek przyniesie. Bardzo proszę nasze asystentki, Bożenkę, Marysię i tam inne, żeby zabawiły się w zajączka i z koszykiem przebiegły wzdłuż naszych stołów i wręczyły Państwu zasłużone wielkanocne upominki od zajączka. Prosimy bardzo. Panie, na start. I zająco, dawaj. Nie, to teraz komuś zająco. Albo ja wezmę. No i co? Idziemy, każda idzie, każda idzie. Przypomnę, że właśnie zarówno te prezenty, jak i zajączki zrobione zostały własnym sumptem, z własnych materiałów, przez naszych własnych członków związku, pod kierunkiem naszej niezastąpionej Bożenki. Bożenka także rozdaje prezenty. Prezenty są bardzo praktyczne, proszę Państwa. Panie otrzymują białe prezenty, panowie otrzymują zajączka. A to i tak lepsze niż fika, prawda? To znaczy, że panowie zasłużyli sobie też na zajączka.